Co środę pokazuje konfigurację sprzętu do monitoringu ze strony ozlikam.pl A dzisiaj dwie kamery tak naprawdę to będzie tylko jedna kamera. Natomiast pokazuję dwie, ze względu na to, że bardzo często pada pytanie, czym różni się ta kamera od tej kamery. Dzisiaj to wyjaśnię. Na początek objaśnienie: co te kamery posiadają? Otóż wewnątrz tak naprawdę niczym się nie różnią. Zarówno ta kamera, jak i ta kamera posiada przetwornik IMX, stąd też jakość obrazu będzie identyczna. A różnica polega tylko i wyłącznie na stopce. Zobaczcie, tutaj jest zwykła stopka. Możemy tą stopką regulować, możemy ją do sufitu montować, na ścianie, jak tylko sobie chcemy, ale manualnie, zobaczcie, muszę ręką obkręcać. Wszystko, następnie, jak już na przykład do sufitu bym chciał zamontować, biorę w ten sposób. I tutaj mam taką nakrętkę, którą zakręcam, i w takiej pozycji kamera może być umiejscowiona. Poza tym, wygląd, jak widzicie, to jest bardzo mała kamera. Dzięki temu, fajnie wygląda na budynku, bo możecie umiejscowić taką kamerę gdzie tylko chcecie, na budynku, wewnątrz domu, nawet. Jest leciutka, więc do karton gipsu często jest montowana ta właśnie oto kamera. No i poza tym jakość obrazu jest przyzwoita. A dzisiaj skupię się na tej kamerze, ponieważ posiada ona mechanizm obrotu. Dzięki temu na smartfonie poprzez aplikację możecie obracać tą kamerą lewo, prawo, góra, dół i właśnie to ją wyróżnia. To jest kamera tubowa, nieduża, a posiada właśnie możliwość obrotu. Ta kamera posiada też funkcję śledzenia, czyli podążania za ludźmi. Pytanie tylko, czy jeżeli kamera pójdzie za kimś, to czy ona wróci w to miejsce, które wcześniej było ustawiona. A to wszystko dzisiaj wam pokażę, ponieważ taką oto kamerę mam zainstalowaną na zewnątrz, na dworze. Dzięki temu też pokażę wam, jak można uruchomić w takiej kamerze funkcję śledzenia, ponieważ to nie jest takie oczywiste. Normalnie w kamerach CAMPI, no właśnie, zapomniałem powiedzieć, to są kamery na aplikacjach Camhi Pro. Więc jak już oglądaliście poprzedni mój odcinek na przykład ten, w tamtej kamerach uruchomialiśmy funkcję śledzenia w tym miejscu, czyli trzeba było włączyć trasę. Natomiast tej kamerze nie będzie takiej funkcji. Co zresztą wam pokażę, jak już będziemy konfigurować kamerę na aplikacji. Ale zanim do tego dojdziemy, omówię co jeszcze posiada ta kamera. Otóż tutaj pod tą klapką, jak widzicie, jest to Głośnik. A jak otworzymy tą klapkę, tu w tym miejscu jest głośniczek, natomiast posiadamy wewnątrz slot na kartę pamięci, jak również, o, nawet karta włożona, jak również przycisk resetu. Dzięki temu możemy zrestartować kamerę do ustawień fabrycznych. Jak możecie też zauważyć, kamerę możemy podłączyć po kablu, jak również po Wi-Fi, ponieważ posiada anteny. Nie posiada poe, więc potrzeba zasilić ją zasilaczem 12V. W porównaniu do tej kamery, tak jak widzicie, tutaj mogę zamontować ją do sufitu, tej kamery nie zamontuję w normalny sposób do sufitu, tylko mogę ją zamontować do ściany. A jeżeli chciałbym ją zamontować do sufitu, to musiałbym dać jakiś kątownik. Natomiast oryginalnie nie zamontujecie takiej kamery do sufitu, tylko i włączę do ściany. Jak już mamy omówioną budowę kamery, przejdźmy do konfiguracji. Więc podłączam tylko zasilanie i kamera będzie obracać się. Jak słyszycie takie pstrykanie, to ona kalibruje sobie obrót. Jak już wspomniałem, kamera działa na aplikacji CamHi Pro. Natomiast jak już włączyliśmy kamerę, to nie otwieramy jeszcze tej aplikacji. No bo musimy najpierw połączyć się z siecią Wi-Fi kamery. Przechodzimy ustawienia, następnie sieci Wi-Fi. I w tym momencie powinna się pokazać sieć Wi-Fi IPcam. I zobaczcie, jest taka sieć jak IPcam, reszta nas nie interesuje. Otwieramy i pisujemy hasło. Hasło to jest 01234567. Zapisz. Łączymy się bezpośrednio z kamerą. Połączono. Teraz dopiero możemy otworzyć aplikację Otwieramy aplikację i jak mamy już otwartą aplikację możemy dodać kamerę. Plus kamera sieciowa. Jak zobaczycie automatycznie od razu nam wykryło kamerę, ponieważ jesteśmy połączeni z siecią Wi-Fi kamery. Dlatego też automatycznie nam znalazło. I robię tylko tak dodaj urządzenie. Tutaj nie zmieniam hasła, bo dużo osób zmienia. Tutaj na razie nic nie zmieniamy. Robię tylko dodaj. Następnie muszę połączyć się ze swoją siecią Wi-Fi domową. Więc tutaj lubkę po prawej stronie naciskam. Wybieram sieć Wi-Fi, z którą chcę połączyć kamerę. Załóżmy monitoring IP. Czekamy. Tak, jak kamera łączy się z siecią Wi-Fi to po poprawnym połączeniu się wydaje taki dźwięk, ale to hałas niesamowity. Aż ogłuchnąć idzie. I teraz dalej czekamy: jak już kamera się połączy z naszą siecią. My się połączymy z jakimś dostępem do internetu, to automatycznie powinna e, pokazać się kamera online. No w tym momencie jest już online, ponieważ aplikacja pozwala nam wprowadzić nazwę do kamery. Zostawię kamera, potwierdź i zobaczcie: tutaj też dużo osób ma z tym problem. Jest kamera online, więc wystarczy, że kliknę na tą ikonkę tutaj pod online. I teraz wyskakuje mi informacja, żeby zmienić hasło. A dużo osób robi anuluj, następnie i twierdzi, że nie można się połączyć z kamerą. No trzeba ustawić, czytajcie, bo to jest najważniejsze. Aby zapewnić prywatność, zmień hasło do kamery. OK. I teraz stare hasło automatycznie jest uzupełnione. Nowe hasło podaje sobie na przykład kamera 1, 2, 3. Oczywiście Wy podajecie swoje hasło. Zastosowanie, i teraz, jak będę miał online, co już jest, to wystarczy, że kliknę na tą kamerę. I teraz, już mam obraz. Zobaczcie, widzicie, i mam w gorszej jakości, czyli płynność. A jak chcę w lepszej jakości, to robię jakość. I automatycznie kamera się przelogowała. Jeżeli nie widzicie różnicy, to zobaczcie: jakość, płynność. Płynność to ta gorsza. Zresztą widać przecież: płynność, jakość. No jest od razu zauważalna różnica, prawda? I to było połączenie po Wifi. Mam kamerę na zewnątrz, więc tej nie będę usuwał. Pokażę Wam jak dodać kamerę po kablu. Robię plus. Kamera sieciowa w użyciu szukaj urządzeń w pobliżu. I aplikacja wynajduje mi wszystkie kamery, które mam podłączone do tego routera. I jak znalazło mi te kamery, to wiedząc jaki adres IP ma tamta kamera, wybieram ją i hasło wpisuję. Ponieważ do tamtej kamery ja już ustaliłem hasło. Więc jeżeli miałem wcześniej już dodaną kamerę, a na przykład usunąłem ją z aplikacji albo aplikację zainstalowałem na nowo, to mam dwa wyjścia. Albo restartuję kamerę do ustawień fabrycznych i w tym momencie zrobię tylko potwierdź, albo pamiętam to hasło i to hasło sobie wpisuję w tym miejscu. I robię potwierdź. Tutaj może być kamera na zewnątrz. I od razu otwieram. I mam podgląd. Gdzie prosta sprawa? Jeżeli otworzymy tą kamerę, mamy głośnik. Możemy słyszeć, co tam się dzieje na dworze. Ptaszki śpiewają. O, i piesek szczeka. Moglibyśmy też rozmawiać przez tą kamerę, wybierając tutaj mikrofon. Oczywiście to wszystko na dworze by się działo, więc tam ktoś, jeżeli by stał ko kamerę, to mógłby słyszeć, co mówimy. I teraz jedna rzecz. Bardzo dużo osób nie wie, ale tutaj mamy przesuwane menu. W tym miejscu widzicie na samym dole kropki i możemy przesuwać menu. Mamy tutaj obrót, właśnie na zewnątrz mam kamerę obrotową zainstalowaną, więc naciskając strzałki, mogę obracać kamerę. Jeszcze jedna rzecz, jak już wspomniałem, ta kamera posiada funkcję śledzenia, i na tych kamerach, jak już pokazywałem, jak skonfigurować je. Zresztą, konfigurację będziecie mogli kompletną, taką dokładną obejrzeć sobie na tym filmie, ponieważ te kamery działają też na aplikacji Kamki i podgląd na komputerze, udostępnianie innym ludziom. To wszystko na tym filmie będziecie mogli zobaczyć. A dzisiaj skupimy się. Na takich ważniejszych rzeczach, jeżeli chodzi o tą kamerę, pokażę właśnie funkcję śledzenia i pokażę, jak ją uruchomić przede wszystkim. Natomiast pokażę też jeden problem, z którym też się borykacie, jeżeli chodzi o pliki. Jak odczytywać pliki z takich kamer? Zobaczcie, jeżeli pojedziemy dalej, to na tych kamerach mamy tutaj jeszcze dodatkową opcję trasa. Natomiast na tej kamerze nie mamy trasy. Więc jak możemy aktywować funkcję śledzenia? Otóż możemy to zrobić kodami. Jakie kody są do włączenia takiej funkcji to zaraz się przekonacie. Pójdziemy na dwór i na dworze już wam pokażę jak to działa. Więc widzimy się za chwilę. I zobaczcie kamera nie śledzi mnie w tym momencie. Oczywiście jest znacznik dookoła mnie. To oznacza że mnie wykrywa ale nie podąża za mną. Czyli jeżeli ustawiliśmy kamerę załóżmy na bramę. Chcemy żeby kamera obserwowała to miejsce. Ale chcemy też, żeby podążała za człowiekiem, i chcemy, żeby poszła za mną. Natomiast po zakończonym śledzeniu chciałbym, żeby wróciła w to miejsce. Więc to nic prostszego. Wchodzimy tutaj ustawiona pozycja, i teraz, żeby kamera, na przykład po wyłączeniu zasilania, wróciła w to miejsce, bierzemy jeden, robimy ustaw. I w tym momencie, jeżeli wyłączymy zasilanie i włączymy, kamera z powrotem uruchomi się i wróci na to miejsce. Teraz, żeby włączyć funkcję śledzenia, robimy 88 ustaw. Ten kod odpowiada za to, żeby po zakończonym śledzeniu kamera wróciła właśnie w to miejsce. Jak już mamy ten kod, to teraz włączamy funkcję śledzenia. I ta funkcja to jest 97 wywołaj. Kamera skiwnęła głową, że zgadza się. Włączam tą funkcję i zobaczcie. Podąża za mną. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą kamerę, ona ma wolne te śledzenie. Żebyście nie myśleli, że będę szedł normalnie i za mną zadążę. Nie, tak to nie jest. Jak będę szedł dosyć szybciej, to na pewno mnie zgubi. Chociaż na taką odległość bliską, to i tak dobrze sobie radzi. Bo jeżeli będę gdzieś daleko i pójdę, to zobaczcie. Nieźle, kurczę, myślałem, że będzie wolniej działać. No dobra, i zobaczymy teraz, czy wróci, tak? Bo to, to chcieliśmy sprawdzić, więc schowam się za dom. No i zobaczymy, czy kamera wróci na bramę. Wraca, zobaczcie. Bez problemu. Tak jak ustawiłem, tak działa. Teraz idziemy i automatycznie mnie wykryła. To automatycznie zbliża na mnie. No, tak to działa. A jak chcemy wyłączyć funkcję śledzenia, to robimy 96, 96, wywołaj. Kamera znowu skiwnęła głową. W tym momencie, zobaczcie, już nie śledzi mnie. Wracamy. Jak widzieliście, uruchomienie funkcji śledzenia, prosta sprawa, prawda? Jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Jeżeli chcę podejrzeć pliki tutaj, zobaczcie. Ładowanie. Brak plików. Halo, ja mam kartę włożoną. Dlaczego mi nie nagrywa? I dzwonicie, ja włożyłem kartę, ale nie ma plików. Kamera nie nagrywa. Koniec świata. Zobaczcie, biorę lubkę ostatni tydzień. Nie ma plików. Dlaczego? Kamera pewnie zepsuta. Może karta uszkodzona. Otóż nie, po prostu to jest podstawowy błąd. Należy wejść w ustawienia. Ustawienia czasu i ustawić czas, po prostu, plus 1, Warszawa, zakończ, następnie czas letni, zastosowanie, tak. Następnie harmonogram nagrywania na kartę i tutaj mamy 600 sekund ustawione, co nam daje 10 minut, czyli 10 minut plik będzie. I jak ten plik się zapisze, to dopiero pokażą nam się tam pliki. To nie jest nic skomplikowanego. Możemy zmniejszyć ten czas na 15 sekund. Następnie, po ustawieniu takiego nagrania, musielibyśmy zrestartować kamerę. Ustawienia i uruchom ponownie. Po uruchomieniu ponownie klikniemy. OK. Czekamy. Jest kamera online. I teraz patrzcie, wchodzicie w nagrania. Hmm. Są nasze pliki. Jaka magia! Tak to właśnie wygląda. Więc no, pamiętajcie, nie bójcie się tego, że nie widzicie tutaj plików. Ustawcie godzinę, ustaw, ustawcie czas, jaki chcecie, żeby plik miał. Następnie zrestartujcie kamerę i to wszystko. I już nagrania pojawią się tutaj. Więc to chciałem wam pokazać, jeżeli chodzi o tą kamerę, czy też o tą kamerę. Jak już powiedziałem, reszta konfiguracji, czyli jeżeli chcecie udostępniać komuś kamerę, chcecie dodać na komputerze taką kamerę, to możecie obejrzeć ten film. Na tym filmie pokazane jest dokładnie, jak dodać takie kamery na komputerze, jak, jak udostępniać komuś i wiele, wiele innych rzeczy. Więc obejrzyjcie sobie tamten film, a będziecie wiedzieć, jak skonfigurować takie kamery. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.